Czy od zawsze chciała Pani pisać książki? Tak. W szkole zdarzało mi się pisać wypracowania dla siebie i dla koleżanek, także może nawet, jeśli nie do końca o tym sobie, z tego sobie zdawałam sprawę, to myślę, że tak. A czy w Polsce ciężko jest wydać książkę? Bardzo ciężko. Na 100 nadesłanych egzemplarzy podobno wydawany jest tylko 1%. Na 100 egzemplarzy przesłanych wydawcy. Także niedużo. A czy kobietom jest ciężej wydać niż mężczyznom książkę? Wydać może nie, ale... Znaczy, podobno kobiety czytają więcej niż mężczyźni i podobno kobiety lubią czytać książki pisane przez kobiety, więc teoretycznie powinno być łatwiej, ale nie jest, ponieważ kobietom trudniej się przebić. Kobiety są, może zabrzmi megalomańsko, ale są słabiej troszeczkę promowane niż mężczyźni, trochę są po macoszemu traktowani przez krytykę literacką. Zastanawiam się, jak wygląda proces tworzenia książki i ten pierwszy początek. Jak to wygląda? Czy notuje Pani i rozpisuje wszystkie pomysły, imiona bohaterów? Każdy pisarz pracuje inaczej. Część osób pisze zupełnie spontanicznie, nie wiedząc w zasadzie, o czym dokładnie będzie ta książka i jak się wszystko potoczy. U mnie jest plan. Ja jestem osobą bardzo dobrze zorganizowaną. Lubię porządek, lubię mieć wszystko posegregowane. I dlatego zanim przystąpię do tego właściwego pisania, mam bardzo szczegółowy plan, który ewoluuje w trakcie pisania i często się zmienia, ale generalnie zaczynając książkę, znam jej zakończenie. Czy zawsze zna Pani fabułę, o czym chce Pani pisać, czy czasem przychodzi coś spontanicznie? Fabułę znam, ale czasem pojawiają się nowe wątki, nowe postaci. Tak jak mówiłam, w trakcie pisania ten pomysł, który gdzieś tam zrodzi się na początku, ewoluuje. Ja przed pisaniem większości książek, prawie każdej, robię bardzo szczegółowy research. Polega to na czytaniu literatury związanej z tematem, którego się podejmuję, bo moje książki zahaczają mocno o historię. Jeżdżę w miejsca, które mnie interesuje, raz nawet pojechałam do Szwajcarii. I w trakcie pisania również nadal czytam, więc czasem dowiaduję się rzeczy takich, na które nie natknęłam się wcześniej. Czasem rzeczy mnie mocno zaskakują, na przykład wymyśliłam nazwisko rodziny, o której pisałam i potrzebowałam znaleźć wytwórnię kart, takich do gry. Gdzieś blisko ich miejsca zamieszkania, czyli Podlasia, gdzieś na wschodzie Polski lub dalej, gdzieś bardziej na wschód. I okazało się, że znalazłam wytwórnię, gdzie właścicielami byli ludzie, którzy nazywali się tak jak ta wymyślona, stworzona przeze mnie rodzina. Nikt mi w to nie wierzy, ale to jest święta prawda. Więc takie rzeczy się w trakcie pisania zdarzają. Czy na co dzień czerpie Pani z czegoś inspirację? Tak. Z tym, że to jest takie trochę dziwne, mój wydawca poprzedni nazwał to, znaczy ja to nazwałam zapalnikami, on to podchwycił i później ja o tych zapalnikach ciągle musiałam mówić, bo mnie o to pytano. To jest coś takiego, co się pojawia nieszukane, jak szukam, to nie znajdę. Jakaś, nie wiem, czyjaś wypowiedź, jakiś obraz, jakieś zdarzenie, coś przeczytanego, co w zasadzie rodzi wszystko. Całą powieść. Na przykład jedną z moich powieści wymyśliłam po tym, jak dowiedziałam się, że w miasteczku, w którym mieszkam, na Starówce odkryto cmentarzysko mnichów podczas rewitalizacji Starówki i wśród tych mnichów, pochowanych bez strumień, ze skrzyżowanymi rękami, śladami po medalikach, była jedna tylko kobieta i ta kobieta była pochowana z przytulonym do siebie dzieckiem. Temat jak marzenie i na podstawie tego właśnie zdarzenia prawdziwego powstała powieść.